Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję poświęconą przystawaniu trójkątów. Zapraszam. Przystawanie trójkątów, no nie jest to zbyt lubiany temat przez młodzież, ale niestety nie da się go pominąć. Dlaczego? Dlatego, że jak chcesz zdać świetnie maturę podstawową, to musisz rozwiązać zadanie na dowodzenie, zadanie na wykazywanie, a bardzo często w zadaniach na dowodzenie, na maturze pojawia się zadanie z geometrii z wykorzystaniem przystawania. Trzeba zauważyć, że trójkąty są przystające, bądź też właśnie wykazać, że trójkąty przystają. I teraz najpierw zaczniemy od definicji. Otóż, kiedy trójkąty są przystające? Oczywiście porządna definicja to jest taka. Trójkąty przystające są wtedy, kiedy mają wszystkie boki takiej samej długości oraz wszystkie kąty takiej samej miary. Oczywiście odpowiednie boki leżące naprzeciwko odpowiednich kątów. Czyli jednym słowem, gdybym ja chciała powiedzieć trójkąty przystające, są to po prostu trójkąty identyczne. Mogą być różnie narysowane, tak? Ale mają to być trójkąty identyczne. Ja oczywiście przygotowałam rysunek dwóch trójkątów. Postarałam się, żeby one były przystające. Wyglądają ci pewnie na prostokątne, bo tak mi było dosyć łatwo je narysować, ale to nie musiałoby być prostokątne. I teraz tak, żeby one były przystające, to tak, ja muszę wprowadzić pewne długości boków, czyli tutaj zaznaczę A, tu niech będzie B, tu niech będzie C. Skoro ten przystaje, to znaczy, że ten bok A', C' też ma długość A, B', C' ma taką samą długość jak BC, czyli B i A', B' ma taką samą długość jak AB, czyli C. Mało, trójkąty przystające, oprócz tego, że mają takie same boki, mają kąty równej miary. Czyli jeżeli ja ten kąt oznaczę alfa, bo to niekoniecznie musi być, że jest to kąt prosty, no to następnie ten kąt niech będzie beta, no to ten tutaj też musi być beta pomiędzy tymi bokami o długości B i C, tak samo tutaj. I tutaj musi być gamma pomiędzy bokami długości A i C, tu mamy A i C i też jest gamma. Jeżeli mają trójkąty takie same kąty i boki, to są trójkąty przystające. Przystawanie będziemy zapisywać w taki sposób. Trójkąt A', B', C' przystaje do trójkąta ABC. To jest taki znaczek przystawania. Przystawanie, mam na myśli oczywiście przystawanie trójkątów, czyli czytamy trójkąt A', B', C' przystaje do trójkąta ABC. Czyli to znaczy, że przystaje? Jest po prostu identyczny. Trójkąt ten jest identyczny do tego trójkąta, czyli ma wszystkie takie same boki, wszystkie takie same kąty. Tak, ale z przystawaniem często związane są cechy przystawania. Otóż dlaczego? No bo my, zauważając pewne warunki w zadaniu, tak, chcemy stwierdzić, aha, te trójkąty są przystające. No to skoro ja to chcę stwierdzić, to muszę mieć pewne cechy. I tak się składa, że mamy takie cechy przystawania. Pierwsza cecha przystawania to jest bok, bok, bok. Czyli jeżeli zauważysz w zadaniu, albo będzie dane w zadaniu, że wszystkie boki są równe, możesz jasno stwierdzić, tak, wtedy trójkąty są przystające. Druga cecha. Cecha bok, kąt, bok. Czyli jeżeli zauważysz na przykład, że ten bok jest taki sam jak ten, jego długość oczywiście, dalej mamy bok, kąt. Ten kąt jest taki sam jak ten oraz ten bok, nie byle jaki, jest taki sam jak ten, popatrz, czyli musi być zasada bok, w środku kąt i kolejny bok. I jeżeli tak jest w jednym trójkącie i tak jest w drugim, to ja mogę stwierdzić na podstawie cechy bok, kąt, bok, że trójkąty przystają do siebie. No to trzecia cecha jest kąt, bok, kąt. Jak to działa teraz w przypadku tej cechy? Otóż dwa kąty, załóżmy niech kąt alfa i kąt gamma są takie same, alfa i gamma, i ten bok, który łączy tak jakby te dwa kąty, ten bok A, musi być taki sam tutaj i tutaj. Czyli w jednym trójkącie i w drugim trójkącie, jak jest taki sam bok, mają wspólny bok, ale przy tym boku zaraz są kąty takie same, to wtedy ja mogę stwierdzić, że na podstawie cechy kąt, bok, kąt, te trójkąty przystają. Dlatego często można spotkać się z zapisem, że nad tymi trzema kreskami, które oznaczają przystawanie, piszemy albo bok, 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 albo bok, kąt, bok, albo kąt, bok, kąt. Wtedy jest jasno i wyraźnie zasygnalizowane, skąd to wiesz, że one przystają. Na podstawie cechy bok, 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 na podstawie cechy bok, kąt, bok, albo na podstawie cechy kąt, bok, kąt.
jest wszystko, co musisz wiedzieć na temat trójkątów przystających. No, jednym słowem, trójkąty przystające są to trójkąty identyczne, prawda? Są to trójkąty identyczne, ale te cechy pozwalają nam rozwiązywać, udowadniać, wykazywać pewne zależności, pewne długości boków, czy też wykazywać, że trójkąty właśnie przystają. I to będziemy ćwiczyć na tej lekcji. Jest to lekcja trudna, bo będziemy zapisywać porządnie, dowodzić, ale jest potrzebna ta lekcja. Potrzebna dla osób, które chcą super zdać maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Super, to znaczy na 90% i więcej. Więc zapraszam szczególnie te osoby do przeanalizowania bardzo dokładnie tejże lekcji. Zadanie numer 1. W trójkątach ABC i A1, B1, C1 poprowadzono środkowe BD oraz B1, D1. Wiedząc, że BD ma taką samą długość jak B1, D1 oraz BC ma taką samą długość jak B1, C1 oraz że miara kąta DBC jest równa mierze kąta D1, B1, C1, wykaż, że trójkąt ABC jest przystający do trójkąta A1, B1, C1. Popatrz, ja, żeby tutaj nie przedłużać, zrobiłam gotowe rysunki. Postarałam się narysować ten trójkąt troszkę tutaj inaczej, jeden i drugi. Jednocześnie wypisałam, co jest w treści podane. Jest to zadanie dowodowe. Ja zawsze zadań dowodowych uczę zapisywać, zadanie pierwsze zapisywać w trzech etapach. Pierwszy etap to jest założenie. Twoim założeniem często jest rysunek. Rysunek, który sobie sam przygotowujesz na maturze, albo rysunek, który jest gotowy, przygotowany już przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, prawda? No i teraz to jest założenie. Dalej, teza. Teza to jest ta część, którą mamy wykazać. To jest po prostu to, co mamy wykazać. No to co ja mam wykazać? Piszę, wykaż, że co? Że trójkąt, czyli ja piszę trójkąt ABC, jest przystający, czyli te trzy kreseczki, do trójkąta A1, B1, C1. Oczywiście, że mogłabym słownie napisać tezę, ale skoro wprowadziłam już to pojęcie tych trzech kreseczek jako przystawanie, w związku z tym tak też zapisałam, czyli trójkąt ABC przystaje do trójkąta A1, B1, C1. No i ostatni etap to jest dowód. Oczywiście raczej staramy się pisać jedno pod drugim, tyle że ja już tutaj miejsca nie mam, więc tu będę dowodziła. Zaznaczmy sobie na naszym rysunku to, co jest podane w teście. Czyli tak, BD jest równe B1, D1, czyli BD to jest ta środkowa, tak? Wiemy, że środkowa pada oczywiście na środek tego przeciwległego boku, jeżeli wychodzi z tego wierzchołka. Zatem, skoro środkowa, to ja mogę napisać, że tu jest X, tu jest X. Dalej, zaznaczmy BD, zaznaczmy sobie jakieś Y i podali mi w treści, że to jest to samo co B1, D1, czyli też Y. No to ja zapiszę, że to się równa Y na moim rysunku. Ja osobiście wolę małe literki, więc przenoszę to właśnie i zaznaczam małe. Dalej, BC, czyli od B do C, to jest to samo co B1, C1. No to jest, skoro tak, to zaznaczmy sobie na przykład literkę T, że BC to jest T, no to B1, C1 to też jest T, czyli mamy już YT. Dalej, kąt DBC, czyli kąt, musimy zaznaczyć ten kąt, DBC, ten kąt DBC, ma jakąś tam miarę, nie wiem jaką alfa, ale ma taką samą miarę jak kąt D1, B1, C1, D1, B1, C1. Czyli tutaj też musi być alfa. No ja oczywiście zapisałam tutaj, że skoro to środkowa, to x i x, prawda? Mogłabym to zapisać też w naszym założeniu nawet, że moje AD to jest to samo co moje DC, to jest u mnie x zaznaczone. No a ja teraz tu wprowadzę, że moje A1, D1 to jest to samo co moje D1, C1, popatrz na rysunek, to jest to samo co to, no to może użyję literki Z. Czyli tu napiszę Z, tu napiszę Z. No dla kogoś, komuś się wydaje, że tak strasznie dużo literek. No ale zawsze to lepiej pisać X, Y, Z, T niż AD, A1, D1, później DC, D1, C1. Oczywiście jak kto woli, ja wolę takich używać skrótów. Ja mam oczywiście wykazać, że trójkąt cały wielki ABC jest przystający do trójkąta A1, B1, C1. No to spróbujmy to wykazać. Po pierwsze, powinniśmy zacząć od tego, że już widzimy, że pewne trójkąty są przystające. Ja te trójkąty tutaj zamaluję, tu na czerwono i w tym trójkącie też na czerwono. Teraz, dlaczego ja mogę stwierdzić już patrząc na rysunek, że są przystające? Bo popatrz, bo mają Y, tu też jest Y, alfa, tu też alfa, tu T, tutaj też T, jedynie C.
co X i Z sobie wprowadziłam. Ale ja na podstawie cechy, czyli napiszmy z cechy, bok, kąt, bok, ja wnioskuję, wynika, że trójkąt mój DBC przystaje, ten trójkąt czerwony DBC, przystaje do trójkąta D1, B1, C1. Popatrz, z cechy bok, kąt, bok, Y, alfa, T. Mogę to stwierdzić. No to skoro tak, to ja z kolei z tego mogę wywnioskować, czyli z tego wynika, że skoro przystaje, no to znaczy, że wszystkie to są trójkąty, wszystko mają identyczne, tak? To są te trójkąty właśnie identyczne, więc wszystkie boki mają równe. A, no to teraz mogę stwierdzić, że ten bok od D do C jest taki sam jak od D1 do C1. No bo skoro przystająca, czyli napiszę DC równa się moje D1, C1, a u mnie X równa się Z. No to skoro tak, to popatrz, ja już teraz widzę, że tu mogę na moim rysunku napisać, że to jest X, i to na moim rysunku też mogę napisać, że jest X. Mało, oczywiście, że mało. Skoro dalej, co jeszcze mogę stwierdzić? Mogę stwierdzić jeszcze taką ważną rzecz, że skoro ten trójkąt jest przystający do tego trójkąta, prawda, no to ten kąt, który nazwę beta, będzie taki sam jak ten kąt beta. Czyli pierwszą rzecz zauważyłam, że x jest równy z, zatem mój bok AC jest równy A1, C1 i popatrz, jest 2x i tu jest też 2x. Napiszę 2x, no bo to stwierdziłam, nie? X równe z. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, którą też stwierdzam na podstawie tego przystawania, że ten mój kąt, niech będzie z tej strony, DCB, miara jego, jest równa mierze kąta D1, C1, B1, a ja sobie oznaczyłam to beta, no bo mi wolno. DCB jest takie samo jak ten miara kąta, jak D1, C1, B1, miara kąta równa się beta. No to teraz popatrzmy globalnie na trójkąt ABC i na trójkąt A1, B1, C1. Popatrz, ten trójkąt ma bok taki, 2x, ten też 2x, już wiem. Dalej, kąt beta, ten też kąt beta. Ten ma bok T, ten też ma T. A więc na podstawie, no to teraz piszemy znowu z cechy, oczywiście bok, kąt, bok, wynika, że trójkąt ABC przystaje do trójkąta A1, B1, C1. Oczywiście możesz sobie tutaj zapisać, że, znaczy to widać już na rysunku, bo to już zapisaliśmy, że tu jest 2x, tu jest beta, a o tym T to wiedzieliśmy, bo było to podane na początku w zadaniu, że to jest T i tu jest też T. Myśmy sobie tak wprowadzili. Myśmy udowodnili, że te kąty są równe i myśmy udowodnili, że moje x to jest y, no bo trójkąty przystające były te małe czerwone. No więc na tej podstawie, na podstawie tego, że jest bok, kąt, bok, bok, kąt, bok identyczne, stwierdzam, że trójkąty przystają. Trójkąty są przystające, co kończy oczywiście mój dowód. Takie piękne są dowody. Są uczniowie, którzy te dowody przetrawią, że tak powiem, a są osoby, które, dla których i tak to jest trudne, ten zapis. Gdzieś się pogubią w zapisie, no trzeba to ćwiczyć, ten zapis. Na pewno jest to ciekawa lekcja, aczkolwiek no nie banalna. Na pewno nie banalna. Zadanie numer 2. Trójkąty prostokątne, równoramienne ABC i CDE są położone tak jak na poniższym rysunku. W obu trójkątach kąt przy wierzchołku C jest prosty. Wykaż, że AD jest równe BE. Zatem, oczywiście jest to zadanie dowodowe, więc najpierw zaczynamy od napisania założenia. Założeniem jest nasz rysunek. Musimy zaznaczyć, że są to trójkąty prostokątne równoramienne, czyli jednym słowem ja w założeniu zapiszę, że moje ramię AC jest równe mojemu ramieniu CB, a z kolei moje ramię CD w tym małym trójkącie jest równe mojemu ramieniu CE. Tak? Widać na rysunku, ja to oczywiście zapisałam. Dalej, ważna rzecz, że kąt jest prosty, czyli kąt ACB równa się 90 stopni, ACB i kąt DCE też 90 stopni. No to jest podane w treści. Ja mam wykazać, czyli moja teraz teza, mam wykazać, że odcinek AD ma taką samą długość jak odcinek BE. No i dowód, może tu będę pisała dowód, jako trzeci etap zadania oczywiście na dowodzenie. No od czego zaczniemy?
Patrząc sobie na to zadanie, moglibyśmy zacząć od tego, no ale co to ja mam wykazać? AD, no to poprowadźmy AD. No to ja poprowadzę od A do D odcinek kolorem, żeby było lepiej widać. I mam pokazać, że ten odcinek ma taką samą długość jak od B do E. No to spróbujmy się zastanowić, czy faktycznie tak jest. Żeby to pokazać, że te odcinki mają taką samą długość, pasowałoby je zamknąć w jakimś trójkącie. Otóż, zanim zaznaczymy trójkąt, to ja chcę zaznaczyć to, że AC jest równe CB. Czyli ja napiszę, że to jest jakieś X. Czyli AC to jest moje X i moje CB to też jest X. Tutaj napiszę rami. Dalej, CD jest równe CE jest równe Y. Czyli ja napiszę od C do D. Jest tak samo jak od C do E i to jest też Y. Mało, muszę zaznaczyć kąt prosty. Oczywiście jak się przypatrzymy, to widzimy, że jest kąt prosty, nie? Ale też warto byłoby zaznaczyć właśnie kąty tutaj proste. Czyli tak, ten kąt jest kątem prostym, ale ja teraz będę chciała też zaznaczyć, że ten kąt jest prosty. Popatrz, robię to tak jakby dwoma kolorami, żeby było lepiej widać. Ten prosty, to ten też jest prosty. No popatrzmy. Mamy udowodnić, że AD to jest BE. Tutaj mamy taki trójkąt, gdzie występuje AD, bo to trzeba szukać trójkątów. No więc mam taki trójkąt ADC, ja go tutaj może tak delikatnie zakreślę. I popatrz, jakie on ma boki. X, Y, nie? No to teraz inny trójkąt, tylko tak, żeby BE było. No mam też taki trójkąt, też go zakreślę. On też ma boki X, Y. No to jak już dwa boki mamy, to do przystawania już ciut, brakuje tylko kąta. Ale nie by jakiego kąta? Kąta pomiędzy tymi bokami. No to spróbujmy sobie wprowadzić pewne oznaczenia. Czyli niech ten kąt odtąd dotąd, ja go tutaj zaznaczę, będzie alfa. To w dowodzie muszę zapisać, bo to już zapisałam w założeniu, teraz w dowodzie. Czyli kąt od A, popatrzmy, CD. Ja oznaczyłam alfa, no bo mogę, nie? No to skoro tak, to ja wiem, że cały tutaj zaznaczyłam na czarno, jest prosty. Czyli ten tutaj kącik, ten, czyli ja go zapiszę kąt DCB, DCB. Skoro cały prosty, to mogę napisać, że ma 90 stopni minus alfa. No bo skoro tu alfa, no to tu mamy 90 stopni minus alfa. No to idąc dalej tym tropem, popatrz, biorę następny kąt. Następny kąt to jest tutaj ten z kolei, to go tutaj tak zaznaczę po grubie, ten kąt. Jest to kąt B, C i E. B, C, E. No to to się równa. Popatrz, czemu on będzie równy? Skoro cały ten czerwony mój jest 90 stopni, to znowu od 90 stopni odejmę ten czarny. Czyli od 90 stopni odejmę to, co przed chwileczką wyznaczyłam, czyli ten wcześniejszy 90 stopni minus alfa. No bo tak się robi, prawda? Jeżeli wiem, że w sumie mam 90, to jak chcę policzyć ten, to muszę od tego 90 odjąć ten tutaj, który wcześniej wyznaczyłam. No to popatrz, co mi teraz powstanie, jak ja on opuszczę naraz. 90 stopni minus 90 stopni i minus daje plus alfa. To mi się skasuje i wyjdzie mi alfa. Co to oznacza? Oznacza to, że skoro tu popatrz było alfa i tu alfa, to mój wniosek jest taki, że kąt ACD jest równy mojemu kątowi po przekształceniach BCE, jego miara, nie? Jest równy alfa. No to popatrzmy na nasz rysunek. ACD kąt, ACD to jest ten alfa. No a kąt BCE to jest ten nasz ostatni, co wyznaczyliśmy sobie, też alfa. No to teraz popatrz, mam bok, kąt alfa, bok. I w drugim trójkącie bok, kąt alfa, bok. Czyli teraz z cechy napiszemy, z cechy bok, kąt, bok, wnioskujemy już, że trójkąt ADC, ten mój czerwony ADC, przystaje do trójkąta CBE. CBE. No to skoro przystaje na mocy cechy oczywiście bok, kąt, bok, co już powiedziałam, bok, kąt, bok, bok, kąt, bok, to skoro tak powiedziałam, to znaczy, że wszystkie boki są równe. A więc również te trzecie, bo tu x, y był, x, y. No to teraz te trzecie, a to trzecie to jest u mnie, trzeci bok to jest AD i trzeci bok w tym trójkącie czerwonym to jest BE. Czyli ten AD, ten tutaj, ja go może tak zaznaczę, o, jest równy temu bokowi. A przecież
To właśnie miałam wykazać, że ten AD jest równy BE. Co kończy dowód? Bardzo często do dowodzenia zadań z geometrii trójkąta wykorzystujemy przestawanie. Jak widzisz. Zadanie numer 3. Trójkąt ABC przedstawiony na poniższym rysunku jest równoboczny, a punkty BCN są współliniowe. Na boku AC wybrano punkt M tak, że AM jest równe CN. Wykaż, że BM jest równe MN. Otóż ja ten rysunek przerysowałam. Jest to zadanie na wykazywanie, zatem będziemy robić w trzech etapach. Założenie, czyli naszym założeniem jest rysunek, plus dodatkowo, popatrz co przepisałam, jest informacja w zadaniu, że on jest równoboczny. Czyli AB równa się AC równa się BC. Ja zaznaczę A, czyli niech te boki, no tutaj mają długość A. Wszystkie te tylko zaznaczę. Dalej, że AM, czyli ten kawałeczek tutaj, to AM jest takiej samej długości jak NC, czy CN. To napiszmy może X i X. Ja zaznaczę równa się X. I my na tej podstawie mamy wykazać, że równej długości są takie odcinki BM oraz MN. No po pierwsze trzeba te odcinki tutaj zaznaczyć, żeby było widać o jakich odcinkach jest mowa. Czyli BM nie mam poprowadzone, muszę poprowadzić. Czyli ja mam wykazać, że od B do M to jest tak samo jak od M do N. Ja to tutaj tylko robię falowaną linię, bo to już miałam narysowane. Mam wykazać, że ten odcinek jest równy temu odcinkowi. No więc przechodzimy teraz do dowodu. Czyli ostatni etap to jest dowód. Założenie, przypominam, to co jest w treści dane lub też nasze oznaczenia dodatkowe wynikające z treści. Dalej, teza to jest to, co mamy udowodnić. No i dowód to jest to wszystko, co musimy wykonać, aby pokazać w tym wypadku, że BM ma taką samą długość jak MN. Otóż, no pasowałoby może zacząć od tego, skoro to jest trójkąt równoboczny, to wiemy, że wszystkie kąty są 60 stopni. Ja zaznaczę tutaj 60 i tutaj 60 stopni. Trzeba by było poszukać trójkątów przystających, nie? Ale tak się składa, że jak widzisz, x jest tu, x jest tu. My mamy wykazać, że ten bok jest równy temu bokowi, a tak się składa, że ten bok w tym trójkącie malutkim leży naprzeciwko 60 stopni. Natomiast ten bok absolutnie naprzeciwko 60 stopni nie leży, tylko naprzeciwko tutaj jest stopni 120. Zatem na pewno ten trójkąt z tym trójkątem nie będą przystające, więc to do niczego nie prowadzi. W tym zadaniu, żeby je zrobić, trzeba tak troszkę podejść sprytem. Otóż trzeba sobie poprowadzić odcinek, który będzie równoległy tutaj do podstawy A i będzie wychodził z tego naszego punktu M, czyli tu jest punkt M i tu poprowadzimy sobie na przykład jakiś punkt G. Prowadzimy ten odcinek. Dlaczego? Dlatego, że, popatrz, skoro tu jest 60 stopni, a ten odcinek jest równoległy do podstawy, to odpowiednie kąty też są równe, czyli tu jest 60 stopni, tu przy podstawie było całe 60, no to tutaj też będzie 60 stopni. Oczywiście. No więc, skoro tak, to ten trójkącik też będzie równoboczny. Ja zaznaczę, prowadziłam odcinek MG, który równolegle jest poprowadzony do podstawy AB. Co mi to dało? Dało mi to to, czyli z tego wynika, że mój trójkąt MGC, popatrz, MGC jest równoboczny. Bo skoro ja poprowadziłam równolegle, to znaczy, że kąty mi się zachowały takie same, prawda? Czyli 60, 60, 60, 60, no i tu 60, czyli trójkąt równoboczny. Skoro równoboczny, to ja już mogę dalej wywnioskować, prawda? Więc mogę napisać, że mój odcinek od M do C jest taki sam jak od C do G, jest taki sam jak od M do G. Ja może to oznaczę ten odcinek. Popatrzmy, od M do C. Całe oznaczyłam A, to znaczy, że jak tu oznaczyłam X, to tu będzie A odjąć X. No to tak samo tu będzie A odjąć X od C do G. I tak samo od M do G będzie A odjąć X. Przy moich oznaczeniach, czyli ja napiszę A odjąć X, żeby się zgadzało z tym, co wprowadziłam. No to popatrzmy teraz na te nasze trójkąty, poszukajmy trójkątów przystających. Otóż, jeszcze jedna rzecz, tu jest x,
No to po tej stronie oczywiście też będzie X, dlatego że popatrz, powstał nam tutaj trapez równoramienny, tu mamy 60 stopni, tu też jest 60 stopni tutaj, więc wiadomo, że tutaj będzie X, tutaj też będzie X. No to teraz poszukajmy. Popatrzmy na trójkąty, które teraz zakreślę. Taki trójkącik, jakie ma boki? X, A minus X. A ten trójkącik, jakie ma boki? X, A minus X. No to jeszcze pomyślmy nad kątami. Otóż tak się składa, że ten kąt jest przyległy do 60, wynosi 120 zatem. Ten kąt też jest przyległy do 60, wynosi 120. Czyli na podstawie kątów przyległych ja mogę to stwierdzić. Zatem zapisałam już, że mamy A minus X, A minus X. Teraz ustalmy te kąty. Kąt MG od MGB równa się kątowi MCN, MCN równa się, zapiszemy sobie 180 minus 60, bo tak do tego doszliśmy. Od 180 odejmujemy ten przyległy 60, wychodzi 120 stopni. No więc skoro tak, popatrz, mam tak, mam bok, kąt, bok. Mam bok, kąt, bok. Nie wiem, ile, jaką długość mają te boki, ale wiem, że są takie same. Czyli teraz napiszemy sobie z cechy bok, kąt, bok. Znowu wnioskujemy teraz, że nasz trójkąt MGB przystaje, ten trójkąt MGB przystaje do trójkąta MCN. Do trójkąta MCN. Dlatego jeszcze raz powtarzam, może zaznaczę. Tu jest A minus X. Tu jest też A minus X. Tu jest 120, tu jest też 120. Tu jest X, tutaj też jest X. Zatem na podstawie cechy bok, kąt, bok mogę stwierdzić, że trójkąty przystają. Skoro przystają, to mają wszystko identyczne. Zatem ten trzeci bok, który u mnie to jest MB, odcinek, ja już tutaj nie wprowadziłam niewiadomych, od M do B jest takie samo jak ten trzeci bok, czyli od M do N. Od M do N, co oczywiście miałam wykazać i co kończy mój dowód. To zadanie oczywiście nie było trywialne, dlatego że musieliśmy sobie coś poprowadzić, dorysować. Takie zadania, gdzie trzeba czasem coś dorysować, jakąś prostą równoległą lub coś połączyć, no wprawiają zakłopotanie ucznia i po prostu czasem uczeń bardzo, bardzo mądry nie wpadnie na dorysowanie czegoś, i zadania nie zrobi. No przykre to jest, prawda, jeżeli by taka sytuacja zaistniała na maturze, no dlatego trzeba rozszerzyć troszkę swoje myślenie, poszerzyć o to, że czasem coś dorysuję. Oczywiście mogę próbować inaczej to zadanie zrobić, jak najbardziej, ale ta metoda okazuje się bardzo skuteczna, bo chcę, ja specjalnie wybrałam taką metodę, dlaczego? Dlatego, że ja ćwiczę z Tobą przystawanie trójkątów, a tutaj właśnie cały czas idą te cechy. I jak widzisz, bardzo często pojawia się cecha bok, kąt, bok. I z niej często stwierdzamy, że dwa trójkąty do siebie przystają. Zadanie numer 4. Na bokach trójkąta równobocznego ABC na zewnątrz tego trójkąta zbudowano kwadraty ABDE, CBGH oraz ACKL. Udowodnij, że trójkąt KGE jest równoboczny. Oczywiście zadanie czwarte to jest nasze założenie. Założeniem jest rysunek, ale jeszcze musimy to uzupełnić. Jest informacja taka, że ma być to trójkąt równoboczny, prawda? Czyli, że AB równa się BC równa się AC i ja zaznaczę A po prostu. Tu jest A, tu jest A i tu jest A. Dalej, wiem, że dorysowano kwadraty. Jak widzisz, tu jest kwadracik, tu jest kwadracik, tu jest kwadracik. Ja mam wykazać, czyli tutaj może napiszę tezę, mam wykazać, że trójkąt KGE jest równoboczny. Równoboczny. A co to znaczy? Może tak lepiej zapiszmy. To znaczy, że od K do E, czyli ten odcinek czerwony, jest taki sam jak od K do G, popatrz, i taki sam jak od G do E, jak od G do E, czyli KGE ma nam wyjść równoboczny. Mam to wykazać, no i oczywiście tutaj przeprowadzamy dowód. No i teraz, żeby to udowodnić, trzeba pewne rzeczy zauważyć, trzeba coś dorysować.
znowu pojawia się problem z dorysowaniem. Co dorysować? No pierwsza sprawa, trzeba byłoby tak dorysować odcinki, żeby zbudować trójkąty i udowodnić, że są przystające, na podstawie czego wykażemy, że te czerwone odcinki mają taką samą długość. No to co? No to spróbujmy dorysować przekątną w tym kwadracie. I wiemy o tym, że skoro to jest kwadrat, to jeżeli bok tego kwadratu to jest A, no to przekątna, pamiętamy wzór, to jest A pierwiastków z dwóch. No to spróbujmy inną przekątną narysować. No to teraz spróbujmy tutaj w tym kwadracie. Też rysujemy przekątną. No i znowu mamy A pierwiastek z dwóch, sobie zapiszemy. No i w tym ostatnim kwadracie narysujmy też przekątną. To nie byle jakie przekątne. I podpiszmy A pierwiastek z dwóch. Co nam to dało? Popatrz, no dało nam to coś takiego, że ja teraz mam takie trójkąciki, ja je w ogóle tu zakreślę. Tu jest taki trójkąt. Teraz tu mamy taki no, chudziutki, malutki trójkącik. I tu mamy taki chudziutki, malutki trójkącik. Tak przypuszczamy, że one będą przystające, musimy to wykazać. Oczywiście najpierw skupmy się, zastanówmy się nad bokami tych trójkątów. Otóż mamy A pierwiastek z dwóch w tym trójkącie malutkim u góry. Mamy A pierwiastek z dwóch, a to jest oczywiście A. No to w tym trójkącie z tej strony mamy A pierwiastek z dwóch, to jest oczywiście A, bo to jest kwadrat. No to w tym ostatnim trójkącie mamy A pierwiastek z dwóch, to tu jest A oczywiście. Czyli popatrz, mamy już dwa boki. Skoro dwa boki, no to fajnie by było kąt i będzie po sprawie. Oczywiście to wszystko, co robimy, pasuje teraz nam zapisać. Czyli tak, zapiszemy sobie, że CG to się równa nasze AK i to się równa nasze BE i to jest oczywiście A pierwiastek z dwóch. Zauważyliśmy to, bo to są przekątne w kwadracie. Czyli jeszcze raz, od C do G jest takie samo jak od A do K, jest takie samo jak od B do E. I to jest równe A pierwiastek z dwóch. No to dalej, wiemy już, że w tych trójkącikach mamy A pierwiastek z dwóch A, A pierwiastek z dwóch A i A pierwiastek z dwóch A. Pasuje ten kąt. No to przejdźmy do kąta. Wiemy, że tu mamy 60 stopni. Wiemy, że tu mamy kąt prosty, a tutaj z kolei mamy 45 stopni. No bo tak pada nam przekątna, tu mamy 45 stopni. No to teraz zastanówmy się, jak wyznaczymy ten kąt KCG. Popatrz, KCG. No oczywiście KCG. Oczywiście od 360 stopni odejmiemy 90 stopni, odejmiemy 60 stopni, odejmiemy 45 stopni. Czyli wszystkie te trzy odejmiemy, wyjdzie nam ten kąt. Oczywiście to będzie kąt rozwarty. No więc 360 minus 90 to mamy 270 minus 60 jest 210. I jeszcze od 210 odejmiemy 45 stopni, czyli otrzymamy oczywiście 165 stopni. Spróbujmy analogicznie przemyśleć ten kąt rozwarty w tym trójkącie, czyli będzie to KAE. No to popatrzmy. KAE. Tu mamy 90 stopni, bo kwadrat, tu mamy 60 stopni, bo trójkąt równoboczny, a tu mamy 45 stopni, no bo przekątna oczywiście tak pada w kwadracie, a więc to samo rozumowanie daje nam 165 stopni. Już nie musisz tego zapisywać, bo to widać, prawda, analogicznie, czyli od 360 odejmujemy te trzy nasze kąty. No i ostatni kąt w tym trójkącie, niech będzie to EBG, tutaj EBG i znowu mamy... Tutaj mamy oczywiście kąt prosty, tu mamy 60 stopni, tu mamy stopni 45, więc znowu jak od 360 odejmiemy te trzy kąty, otrzymamy 165 stopni. Zatem, jak widzimy, że mamy już boki równe, dwa, i między nimi te kąty są wszystkie równe, bo to samo warto zauważyć, więc znowu spiszemy z cechy bok, kąt, bok, wynika, że nasze trójkąty, konkretnie te wąziutkie, czyli ja wypiszę KCG, przystaje KCG, ten u góry, przystaje do tego KAE, do trójkąta KAE, KAE i to przystaje do trójkąta EBG, trójkąta EBG. A skoro przystają, to w sześciuteńkie boki są równe, więc też te ostatnie, czyli tu był bok ten długi KG, równy temu długiemu bokowi KE i równy temu długiemu bokowi EG. A skoro tak, to popatrz, co tutaj jest.
KG równe KE równe EG czy też GE, to jest to samo, co oczywiście kończy nasz dowód. Na to spotkanie przygotowałam 4 zadania. Myślę, że to w zupełności wystarczy na to, żeby zobaczyć, że by dowodzić, bardzo ważne jest przystawanie trójkątów. I to pojawia się na maturze najczęściej. Oczywiście można pomyśleć, to troszkę mało tych zadań. Warto byłoby jeszcze więcej zrobić. Oczywiście, że warto by było, ale już mam nadzieję, że rozwiązując dowolne zadanie z arkusza, poradzisz sobie, że to, co ja tutaj zasygnalizowałam na tej lekcji, to ten właśnie problem tych cech przystawania, bo w sumie najważniejsze z tej lekcji to jest to, żebyś wiedział, że trójkąty są przystające, to znaczy mają wszystko takie same, i boki, i kąty. I następna informacja bardzo cenna, z której wnioskujemy, że trójkąty przystają, to są te cechy przystawania. Bok, kąt, bok, kąt, bok, kąt i bok, bok, bok. Sam widzisz, najczęściej w zadaniach wykorzystujemy cechę bok, kąt, bok. Bardzo często dwa boki zauważamy, że są równe, więc a pasuje jeszcze kąt pomiędzy nimi. No to szukamy, no to zapisujemy, tak jak tutaj. A tu 90, a tu 60, a tu 45. No to od 360, bo mamy tutaj pełne kółko, odejmujemy sobie te trzy kąty i uzyskujemy nasz efekt, czyli uzyskujemy ten kąt, który jest podany w tym naszym trójkącie, w tym takim wąziutkim, szczuplutkim. Tak samo postępujemy z tym, tak samo postępujemy z tym. Oczywiście na tym przykładzie zadania numer 4. To są trudne rzeczy, oczywiście, że trudne. I warto na nie poświęcić czas. Więc zachęcam do rozwiązywania zadań, do wykazywania, do dowodzenia, bo na maturze z matematyki bardzo często zadanie z geometrii właśnie opiera się na pokazaniu, że pewne trójkąty przystają, a z tego wnioskowaniu, że pewne boki są równe, bądź też wnioskowaniu, że na podstawie pewnych boków, że są równe, czy też kątów, że odpowiednie kąty są równe, wnioskujemy, że trójkąty przystają. Bardzo często tutaj wykorzystujemy te właśnie własności przystawania, te cechy przystawania. Ja dziękuję, mam nadzieję, że lekcja będzie przydatna, że dużo z niej wyniesiesz, a jeżeli oczywiście tak się stanie, to zapraszam na kolejne spotkanie już ze mną.